Państwa w kolejnej rozmowie z. Tym razem w naszym studio gości brygadier Jerzy Fydrych, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie, która wspólnie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji prowadzi kampanię pod hasłem Czad i ogień, obudź czujność. Dzień dobry Panu. Dzień dobry. Za oknami coraz chłodniej, więc rozpoczął się już sezon grzewczy. Wiąże się on z wieloma zagrożeniami, takimi jak pożar czy zatrucie tlenkiem węgla. W ubiegłym roku w Polsce prawie 7,5 tysiąca osób trafiło do szpitala z tego powodu. Czy w naszym powiecie w tym sezonie były już takie przypadki? W bieżącym roku nie było jeszcze przypadków zatruć czy pożarów mieszkań, w którym wystąpiły ofiary, ale mamy przykłady z roku ubiegłego czy minionych w ogóle w Polsce. Charakterystyczne jest to, że im niższa temperatura jest na zewnątrz, tych zdarzeń jest coraz więcej i właśnie im niższa, tym są bardziej niebezpieczne, czyli zdarzają się również ofiary śmiertelne. A gdzie najczęściej dochodzi do zatrucia czadem? Zatrucie czadem zachodzi najczęściej raczej wyłącznie w pomieszczeniach, czyli krótko mówiąc w domach. Tam, gdzie jest przestrzeń zamknięta, tam się ten tlenek węgla może gromadzić, powstawać i tam jest on najbardziej niebezpieczny. A skąd się bierze czad? Czad jest to, inaczej mówiąc, tlenek węgla powstaje z wyniku niepełnego spalenia węgla. Oczywiście tu nie chodzi o ten węgiel, który łopatą wrzucamy do pieca. Chodzi tu o węgiel jako pierwiastek, czyli to pamiętamy z chemii organicznej. Znajdują się w większości materiałów, sprzętu, z których jest zbudowany, z których składa się nasze otoczenie, czyli drewno, tkaniny, papier, nasze ubrania, te wszystkie tworzywa sztuczne. Tam jest ogromna ilość właśnie węgla jako pierwiastka. I jeżeli następuje palenie, spalanie się tych materiałów, kiedy jest niedostatek tlenu, to powstaje właśnie tlenek węgla. W przypadku, kiedy tego tlenu jest dostateczna ilość, powstaje po prostu dwutlenek węgla, a dwutlenek węgla jest gazem obojętnym i po prostu dla naszego organizmu obojętny. Dwutlenek węgla spożywamy chociażby w napojach gazowanych i on po prostu jest dla nas nieszkodliwy. No w takim razie, jeżeli w domu jest takie niebezpieczeństwo, to możemy czuć się tam bezpiecznie podczas sezonu grzewczego? Możemy się czuć bezpiecznie, powinniśmy się czuć bezpiecznie, ale przede wszystkim, żeby czuć się bezpiecznie, powinniśmy o to zadbać. Zadbać o to, żeby tego tlenu w mieszkaniach u nas było dostatecznej ilości. Czyli pamiętać trzeba o tym, żeby nie zaklejać kratek wentylacyjnych. Pamiętać, żeby przewody wentylacyjne były drożne. Nie uszczelniamy za mocno naszych mieszkań, bo tlen jest nie tylko potrzebny do spalenia tego węgla, ale również do naszego życia, do naszego oddychania. I zawsze będzie on spowodował, że jeżeli nawet dojdzie jeżeli mamy w mieszkaniu, w domu ogień otwarty, to te spalanie będzie zawsze pełne, czyli nie będzie powstawał tlenek węgla. Wiemy, że czad jest bezbarwny i bezwonny. Właśnie dlatego nazywamy go cichym zabójcą. Niestety statystycznie tylko co piąty Polak ma w domu czujnik dymu lub czadu. Jak więc możemy rozpoznać tlenek węgla? Czy są jakieś sposoby? Organoleptycznie nie rozpoznamy go. Tak jak pani redaktor powiedziała, że tlenek węgla jest gazem bezwonnym, bezbarwnym. Należałoby dodać jeszcze toksyczny bardzo, bo to jest bardzo ważne, wymieniając właściwości tego gazu. Jest nieco lżejszy od powietrza. Jeszcze trzeba wiedzieć o tym, że tlenek węgla jest gazem wybuchowym. Więc ma dużo niebezpieczeństw. Natomiast jest niewidoczny, jest nazywany cichym zabójcą, ponieważ on po prostu usypia. Czujemy się senni, usypiamy i zatruwamy się tlenkiem węgla, wdychając go po prostu. I po prostu zasypiamy, nieświadomi tego, że po prostu jesteśmy zatruwani właśnie przez ten tlenek węgla. Czyli symptomem jest to, że jesteśmy senni. Przypadki zatruć tlenku węgla to nie zawsze kończą się śmiercią, czyli że to, co słyszymy nieraz w mediach rano oglądając telewizję czy prasę, że gdzieś tam ileś ofiar było zatrucia tlenkiem węgla. Tlenkiem węgla możemy się podtruwać, tak mówiąc tak ogólnie. Znaczy, jeżeli jest on obecny w naszym mieszkaniu, w naszym środowisku, gdzie przebywamy, to możemy po prostu się zatruwać powoli, czyli będzie nas bolała głowa, będziemy właśnie senni, ociężali,
I nawet chyba były takie przypadki u nas w Lipnie, że osoby, które właśnie przebywały w takiej atmosferze, udały się do lekarza z powodu innej dolegliwości. Uważały, że są przeziębieni, są osłabieni, że to może sezon zimowy, czy związane z tym jakaś grypa. A to okazało się, że jest to po prostu, mieszkają w środowisku, gdzie jest dużo tlenku węgla. W jaki sposób możemy pomóc osobie poszkodowanej? Tutaj już nie mówimy o takim delikatnym zatruciu, ale jeżeli będzie na przykład już bardzo senna, jak możemy pomóc takiej osobie? Tak, taką osobę trzeba natychmiast z tego miejsca wynieść na świeże powietrze. I tutaj niestety, ale niestety, wręcz konieczna jest pomoc lekarska, bo potrzebny jest tlen, żebyśmy podali tlen. Oczywiście tego tlenu nie mamy w normalnych warunkach, żeby podać. Więc taką osobę należy natychmiast wynieść z tego pomieszczenia na świeże powietrze, zapewnić ciepło i spokój przede wszystkim, udrożnić drogi oddechowe, kontrolować czynności, funkcje życiowe i wezwać lekarza po prostu. Z pewnością takie sytuacje są bardzo stresujące i wtedy należy pamiętać, żeby dzwoniąc po pomoc poinformować dyspozytora nie tylko kto dzwoni, gdzie to się odbywa, ale także czy zagrożeni są ludzie. Zgłaszający powinien także pamiętać o tym, żeby nie rozłączać się jako pierwszy. Tak. Zdarzają się przypadki zgłoszeń, którym zgłaszający nie powiedział dokładnie, gdzie się pali, dokładnie powiedział, co się dzieje, jaka jest sytuacja, ale nie powiedział, gdzie, to co jest dla nas bardzo ważne, i po prostu się rozłączył. W tej chwili mamy możliwość, znaczy wszystkie rozmowy, wszystkie zgłoszenia są nagrywane, więc możemy oddzwonić, bo mamy ten numer telefonu, nam się wyświetla. Niemniej jednak, rozmawiając czy zgłaszając zdarzenie do straży, trzeba dokładnie powiedzieć miejsce, gdzie co się dzieje i czy są zagrożeni ludzie. To są takie podstawowe pytania. Później w dalszej kolejności to jest numer telefonu, którego dzwonimy, imię, nazwisko dzwoniącego. Trzeba podać własne nazwisko i czekamy właśnie na to, czy dyżurny odbierający ten telefon będzie miał dodatkowe pytanie. Jest to dla nas bardzo ważne, bo od tego zależy, jakie siły i środki zostaną zadysponowane do danego zdarzenia. Warto wiedzieć, że w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży w Lipnie służbę pełni 8 strażaków gotowych do wyjazdu, a mamy kilka samochodów, które się od siebie różnią swoim przeznaczeniem. I właśnie też między innymi w zależności od tego, czy to jest parterowy dom, czy to jest na wysokości, ilości zagrożonych ludzi ewentualnie, to jest odpowiednia ilość sprzętu dysponowana i wiadomo, jaki sprzęt zadysponować. Jeżeli już mówimy tutaj o strażakach, w powiecie lipnowskim działają także ochotnicze straże pożarne i w razie potrzeby zawsze służą pomocą. Tak. W powiecie lipnowskim działa w tej chwili 69 ochotniczych straży pożarnych. Z tych 69 jednostek 14 jest włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jest to 14 jednostek wybranych, można powiedzieć, z tych 69, które są troszeczkę więcej dofinansowywane, bo one są dofinansowane również z budżetu państwa i tym samym są więcej doposażone. Szkolenia się tam odbywają częściej i z drugiej strony oczekiwania od nich są też wyższe. Tak, wracając jeszcze na chwileczkę do tlenku węgla, do pożarów, do sezonu grzewczego, jak powinniśmy się uchronić przed tym zagrożeniem, które może nas spotkać? Zagrożenie od tlenku węgla powstaje wtedy, kiedy w mieszkaniu mamy ogień otwarty. Bo to, jak powiedziałem, powstaje w wyniku niepełnego spalenia tego węgla. Jeżeli mamy w mieszkaniu kominek, mamy ogrzewacze, które gazowe na przykład, które są ogrzewane płomieniem, jeśli mamy piecyki różnego rodzaju opalane paliwem stałym, tam może powstać tlenek węgla, może powstać czad. To, jak powiedziałem wcześniej, wtedy, kiedy tego tlenu będzie za mało i to spalanie będzie niepełne. Tlenek węgla się będzie również obecny, jeżeli mamy nieszczelny przewód kominowy. Jeżeli czujemy w mieszkaniu, że jest czuć dym, to na pewno jest tam obecny również tlenek węgla.
I żeby się zabezpieczyć przed właśnie powstaniem tego tlenku węgla, tego czadu, to powinniśmy, tak jak powiedziałem, zapewnić świeży dopływ powietrza, żeby ten dopływ był nieprzerwany cały czas, zapewnić wentylację, żeby był wyciąg spalin oraz po prostu, żeby w tym pomieszczeniu, w którym jest palenie, po prostu te gazy palinowe, czyli te spaliny gdzieś w łatwy sposób nam wychodziły z mieszkania. Poza tym takie mieszkania powinny być wyposażone w czujnik tlenku węgla. Jest to takie małe urządzenie kosztujące około 50 zł, które w wyniku pojawienia się tlenku węgla emituje taki donośny sygnał dźwiękowy oraz świetlny. I bardzo szybko możemy się zorientować, że mamy w pomieszczeniu czy w danym mieszkaniu tlenek węgla. I wtedy odpowiednio wtedy zareagować, tak? Czyli otworzyć okna, wyjść z tego mieszkania, powiadomić służby ratownicze. A gdzie powinniśmy taki czujnik montować? Taki czujnik powinien być montowany w pomieszczeniu, gdzie się znajduje właśnie ten źródło ognia, bo tam wtedy będzie powstał ten tlenek węgla. Zgodnie postępować zawsze trzeba zgodnie z instrukcją, czyli umieścić go gdzieś na ścianie, w miejscu, gdzie na wysokości około 1,5 metra. Taki, żeby miał dostęp do niego powietrze po prostu, żeby nie był tam gdzieś ukryty za meblami czy za innymi tam przedmiotami. Sezon zimowy i związany z tym sezon grzewczy wiąże się z tym, że po prostu używamy naszych pieców, naszych innych urządzeń grzewczych, które pozostałym rokiem są po prostu nieużywane. Warto pamiętać o tym, żeby przed sezonem grzewczym, czy przed uruchomieniem tych urządzeń zawsze dokonać ich przeglądu. Powinniśmy dokonać przeglądu samego urządzenia, które jest grzewcze i oczywiście przewodów dymowych. Obowiązkiem właściciela, użytkownika jest, żeby raz na kwartał, jeżeli mamy komin od paleniska opalanego paliwem stałym, raz na kwartał, żeby ten komin został przejrzany, czyszczony przez fachowca. Jeżeli to jest paliwo gazowe lub ciekłe, to raz na pół roku. I również jest obowiązek czyszczenia, sprawdzania przewodów wentylacyjnych. Tutaj raz w roku taki przegląd powinien być zrobiony. Jeżeli dopełnimy tych warunków, plus, jak powiedziałem wcześniej, nie zamykamy się szczelnie, nie zamykamy się hermetycznie w mieszkaniu, jest ten dopływ świeżego powietrza i jeszcze jeżeli jesteśmy zaopatrzeni w taką czujkę tlenku węgla, będziemy na pewno bezpieczni i chociażby jeżeli już powstanie ten tlenek węgla, to będziemy przez to urządzenie ostrzeżeni. To urządzenie działa na baterię. Bateria, jeżeli się wyczerpuje, to znaczy straci swoją moc, to to urządzenie również sygnalizuje, że jest bateria do wymiany. Także to jest bardzo proste urządzenie i warto się w takie urządzenie zaopatrzyć. No tak, to tylko 50 zł, a może uratować komuś życie. Tak jest. Tak jest właśnie niewielki koszt, który stawiamy po drugiej stronie wartości nieocenione, jakim jest życie ludzkie. Dokładnie, to wszystko dla naszego bezpieczeństwa. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.